uważam, że na poziomie mojej techniki, formy i stanu fizycznego jestem w stanie dużo dalej rzucać niż 80 metrów, co niestety trzeba zrobić i trzeba trafić oszczep i zrobić to po prostu, żeby rzucić, ale jest forma i da się to zrobić. Na poziom jakby Polski i nawet tak naprawdę świata w tym momencie, to moje rzuty treningowe są dalekie, ale nigdy w życiu, tak samo z moim bratem, nie byliśmy zawodnikami treningowymi, czyli nigdy nie miałem czegoś takiego, że rzuciłem dalej na treningu niż na zawodach, więc na szczęście zawsze byłem zawodnikiem zawodowym, znaczy na zawodach rzucałem dalej, no bo jednak to jest ta adrenalina, jakaś większa chęć rywalizacji i pokazanie, co da się rzucić, bo na treningach nigdy nie rzucałem. Teraz to nawet nie robimy techniki z pełnego rozbiegu, bo to nie ma sensu. Przyjemność to była tak naprawdę od zawsze, kiedy pamiętam, że przykładałem się do tego i za każdym razem, jak był trening, to nie jęczałem, że trzeba iść na trening czy takie rzeczy, tylko zawsze mnie to cieszyło, co robię. Tak naprawdę już się przyzwyczajemy już od dawna, że to jest poziom sportu, gdzie nie mogę sobie pozwolić w sezonie na jazdę na rowerze, na wychodzenie z kolegami, na chodzenie późno spać, ani na jakieś takie zabawy młodzieżowe, co robią ludzie w moim wieku. Dlatego to już jakby wszedłem w taki poziom takiego naprawdę dużego zaangażowania już dawno temu, tak sądzę z 2 lata temu, w takiego pełnego zaangażowania w ten sport, gdzie jakby nie ma miejsca w sezonie, a nawet w sezonie przygotowawczym w zimę, żebym mógł sobie pozwolić na to, żebym sobie niechcący mógł skręcić kostkę albo zmęczyć nogi jazdą na rowerze czy takich rzeczy, więc sport taki wyczynowy jest już od dawna i mam nadzieję, że będę mógł wiązać z tym przyszłość. Los Angeles, nikt też nie wykluczył Paryża, więc, ale no, jest plan z ojcem, żeby, co prawda jak na razie, niestety, na razie jest dosyć daleko odległe, zobaczymy co zrobi reszta Polski, ale mamy zamiar od zeszłego roku, jeżeli będę dobrze przygotowany fizycznie i technicznie, zacząć rzucać 800 od przyszłego roku. Czy się uda, czy się nie uda, to i tak zacznę, żeby zobaczyć, co pojechać. Może się uda pojechać na Mistrzostwa Świata U20, które są w przyszłym roku, więc i tak zacznę rzucać tą 800. Jeszcze zobaczymy, czy zacznę, bo zależy, jak się przygotuję w sezonie przygotowawczym w zimę, ale sądzę, że raczej zacznę.